przejedź przez obszar Lincoln Park w Chicago. Numer wideo 23. Część 7 z 9. Wszystkie moje filmy są tłumaczone z języka angielskiego. Niestety, wszystkie programy do tłumaczenia są dokładne tylko w 80%, więc przepraszam za wszelkie błędy. Ten obszar nazywa się Lincoln Park, ale to coś więcej niż tylko park. Na terenie, przez który aktualnie przejeżdżam, znajduje się rezerwat przyrody i zoo. Dzięki temu jest świetny dla rodziny i dzieci. Ze względu na drzewa i samochody nie widać, jak ładna jest ta część Lincoln Park. Lincoln Park to świetne miejsce do życia, jeśli masz dzieci lub psa, ale tylko wtedy, gdy możesz sobie na to pozwolić. Ponieważ parkowanie jest tu uciążliwe, spędzałem czas tylko z bratem w Lincoln Park. Wielu moich zagranicznych widzów powinno już widzieć, że Ameryka ma głównie samochody, podczas gdy w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej mają głównie motocykle i skutery. Wejdziecie do McDonalda, gdzie Amerykanie skorzystają z przejazdu. Ameryka to kultura jazdy samochodem. Ponieważ jednak parkowanie i ruch uliczny są tylko uciążliwe w Chicago, Nowym Jorku i Bostonie, najlepiej jest korzystać z autobusów lub pociągów napowietrznych. Pociągi napowietrzne w Chicago nazywane są L. Chicago ma również metro, ale te pociągi zamieniają się w pociągi napowietrzne. Pociągi napowietrzne to nie te same pociągi, którymi jedzie się do miasta z przedmieść. Istnieją cztery oddzielne pociągi, które zabiorą cię do miasta Chicago z przedmieść. Przesiadywałem głównie w Streeterville lub w okolicach Uptown. Do Streeterville można dojść z pociągu, a w dzielnicy Uptown zawsze jest parking. Lincoln Park ma wiele restauracji dla smakoszy, dzięki czemu można poczuć zapach jedzenia z ulicy. Jedzenie, które pachniesz na ulicy w Lincoln Park, pachnie cudownie. Jeśli kupisz obiad dla dziewczynki w Lincoln Park, koszt obiadu dla dwojga wyniesie około $100. To kolejny powód, dla którego częściej spędzałem czas w przedmieściach. Jednak dziś Uptown kosztuje tyle samo, co Lincoln Park. Więc wszyscy ludzie, którzy kiedyś kręcili się w przedmieściach, teraz kręcą się w północno-zachodniej części Chicago. Chicago ma wiele świetnych miejsc. Musisz tylko znaleźć miejsce, które pasuje do twojego budżetu.
Proszę kliknąć lubię to, zostawić komentarz lub zasubskrybować. Dziękuję.